Proszę Państwa, i z Zakroczynia udajemy się do Opatowic, to jest województwo lubelskie. Zaraz Państwu powiem, jak dojechać. Z Zakroczynia autobusem dostajemy się do Warszawy. Tam wsiadamy busa, jedziemy do Lublina i z Lublina jedziemy do Opatowic. Opatkowic! Proszę? Opatkowic! Jak było? Opatkowic, tak. Aha, bo Opatowice to jest lubuskie, to nie, przepraszam. Opatkowice, tak, przepraszam bardzo. I to właśnie od Pani ma tą informację. Prawdopodobnie, że Opatkowice leżą tak naprawdę bliżej Puław, ale Puławy są w remoncie i Pani tam tej drogi nie poleca. Czas przejazdu to jest jakieś 8,5 godziny z Opatkowic do Zielonej Góry akurat. Czyli Zakroczynia... Ile Pani mówi, Zakroczynia byłoby? 2,5 jeszcze tam Warszawy. Godzina, a później 6. Na dworcu godzina, no tak, za 4 godziny trzeba wyliczyć, proszę Państwa. A osoba, która do nas przyjechała właśnie z Opatkowic, jest wulkanem energii, śpiewa, tańczy, recytuje i uczy się gry na pianinie. Swoją przyszłość wiąże z muzyką, każdą wolną chwilę spędza na zabawie ze swoim 2-letnim braciszkiem, którego bardzo kocha i zaraża go swoim śpiewem. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę o muzyce. Muzykę napisał Dariusz Jaros, słowa Tadeusz Szarwaryn. Przed Państwem Natalia Kosmowska. Thank you.
Jak się ma tyle energii, to można tyle godzin jechać. Tak jest, proszę Państwa. I...